Twoje wyborcze postulaty dla Suwałk przedstawił dziś na konferencji prasowej Paweł Wnukowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Na dworcu PKP zapowiadał przygotowanie spec ustawy dla przesmyku Suwalskiego, czyli pakietu ulg inwestycyjnych dla przedsiębiorców. Zapowiadał też przebudowę obecnego domu handlowego Arkadia i stworzenie nowoczesnego inkubatora przedsiębiorczości, budowę nowoczesnego centrum przesiadkowego PKP-PKS, nowe inwestycje drogowe, rozbudowę i unowocześnienie szpitala oraz zapewnienie suwałkom oddziałów instytucji wojewódzkich. Chciałbym, aby Suwałki jako drugie największe miasto w województwie Podlaskim mogło liczyć na różne instytucje samorządowe, które tutaj też w Suwałkach by się znalazły, a więc odpowiedni oddział Urzędu Marszałkowskiego, zwiększony oddział Urzędu Wojewódzkiego, żeby tutaj mieszkańcy Suwałk mogli załatwiać swoje sprawy na miejscu, żebyśmy przestali tutaj jako Suwałki być białą plamą, żebyśmy nie musieli jeździć do Białego Stoku i załatwiać wielu ważnych spraw, tylko żebyśmy właśnie Tutaj w suwałkach mogli o te sprawy zabiegać, żebyśmy mogli przywrócić prestiż należny suwałkom, należny mieszkańcom suwałk.